Cześć, witajcie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Moi drodzy, mówię to już po raz 70, bo właśnie dzisiaj mamy 70 odcinek piątkowego Keto Q&A. Dlatego też postanowiłam, że czas na małe zmiany. To nie jest tak, że żegnamy się z Keto Q&A, ale zauważyłam, że od jakiegoś już czasu Wasze pytania się powtarzają. Są bardzo ciekawe. Na większość z tych pytań nowych, które piszecie, ja już w którymś odcinku odpowiedziałam, dlatego pod Waszymi komentarzami albo podrzucam Wam link, albo piszę, że o tym mówiłam i gdzie warto tego poszukać, no albo nieraz też tak się zdarza, że po raz kolejny na to samo pytanie odpowiadam. Dlatego, żeby Wam ułatwić znajdowanie odpowiedzi na te zagadnienia, które Was interesują, stworzyłam u mnie na blogu taką listę wszystkich pytań, które zadaliście i na które ja odpowiedziałam w serii Keto Q&A. Dlatego w opisie tego filmu możecie sobie wejść i właśnie taką listę znajdziecie. I tak naprawdę zanim zadacie jakieś pytanie, to fajnie byłoby rzeczywiście sobie sprawdzić, na przykład wcisnąć Command F, czy w Windowsie chyba Control F, jeśli dobrze pamiętam, i wpisać rzecz, która mnie interesuje, czyli na przykład glukoza, post, IF, nie wiem, ciała ketonowe, ketony. Piszcie tak ogólnie, to wtedy łatwiej Wam będzie wyszukać ten temat. I tam od razu będzie odnośnik do danego filmu, do danego pytania i mojej odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli będziecie wciąż zadawać pytania i do tego Was zachęcam i zbierze się trochę takich ciekawych pytań, to ja na nie bardzo chętnie znów odpowiem w Keto Q&A-ach. Ale dzięki temu, że tych pytań i odpowiedzi już jest chyba około 1000, może więcej, to jest to naprawdę taka duża baza wiedzy, która nam tutaj zostaje w internecie i możemy się skupić też na troszkę innych rzeczach, bo za każdym razem, jak na przykład coś gotuję, jest jakiś vlog, dzień jedzenia, to dostaję od Was komentarze z prośbą o więcej. Także postaram się na kanale w najbliższym czasie właśnie pokazywać Wam więcej gotowania, więcej prostych, zdrowych, szybkich przepisów, jeżeli chodzi o kuchnię. Druga sprawa to zauważyłam, że dużo osób bardzo mocno rozgranicza keto i low carb, żywienie niskowęglowodanowe. Według mnie tutaj nie ma takiej mocnej granicy i ona nie jest potrzebna, dlatego troszkę więcej chciałabym Wam pokazać tego właśnie ogólnie żywienia niskowęglowodanowego, jak to wykorzystywać, jak wykorzystywać keto, kiedy z czego korzystać i jak moim zdaniem w takim długofalowym patrzeniu na siebie, na swoje żywienie, na swój styl życia właśnie możemy korzystać z tych różnych narzędzi. Także takie tematy low carb, niskowęglowodanowe też się będą pojawiać. Na pewno niedługo wreszcie pojawi się seria dotycząca ciąży, dotycząca dzieci, bo wiem, że też jest część osób, która o to prosiła i których to interesuje, bo dzieciaki w domu macie. I właśnie, tych pomysłów ja mam sporo, natomiast zawsze staram się przede wszystkim odpowiadać na Wasze pytania i Wasze potrzeby, dlatego bardzo mi będzie miło, jeśli w komentarzu napiszecie, jakie tematy jeszcze Was interesują, o czym chcecie porozmawiać, o czym być może chcecie się dowiedzieć, co chcecie ode mnie tutaj z mojego życia czy pracy zobaczyć, także dajcie znać, chociażby teraz znowu zaczyna się sezon jesienno-zimowy i ja wreszcie wracam do morsowania, napełniam już moją zamrażarkę wodą, co prawda musiałam kupić nową zamrażarkę na te wszystkie owoce z ogrodu, warzywa i tak dalej, ale to też już jakby trochę o morsowaniu i terapii zimnem było, ale być może temat dla niektórych osób nie jest wyczerpany. Także koniecznie dajcie znać, nie żegnamy się, ale zapraszam Was do opisu, tam znajdziecie całą listę. A tymczasem do zobaczenia, pozdrawiam Was ciepło i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!